z okresu społeczeństwa przedinformacyjnego była daleko idąca autonomia w funkcjonowaniu tejże praktyki. Bardzo ograniczony, jeśli wręcz niemożliwy. Mam tu na myśli na przykład tak zwaną prowincję. Kolejną barierą jest dostęp do udziału w konferencjach naukowych. Zwykle takie konferencje, na takie konferencje są zapraszani sami uczeni. Co więcej, w niektórych krajach wręcz ten dostęp jest niemożliwy. Tutaj tytułem przykładu mogę podać praktyki na przykład w amerykańskiej medycynie. Otóż jeszcze w latach 70. XX wieku konferencje organizowane przez konferencje medyczne były dostępne tylko i wyłącznie dla lekarzy. Oczywiście też
kolejną barierą, powiedzmy sobie, jest uiszczanie tak zwanych opłat konferencyjnych. Kolejna sprawa to jest to, że praktycznie to uczeni decydują, kogo i na jakich warunkach zatrudnią. Czyli kooptacja do korporacji odbywa się na zasadach ustalonych przez samych uczonych. Często osobiste preferencje danego profesora, danego mistrza decydują o tym, że zostanie przyjęta osoba X albo Y. I potem cały cykl, że tak powiem, przygotowania takiego młodego adepta do pełnienia roli uczonego też jest wewnętrzną sprawą korporacji. Czyli badaczem praktycznie od początku XX wieku można było zostać tylko kiedy to korporacja takiego człowieka zatrudniła, gdyż o tym, żeby w sposób usankcjonowany przez prawo móc wykonywać zawód uczonego, no to trzeba było spełnić szereg kryteriów i trzeba było przejść przez ten cały system szkolenia, który wypracowało środowisko naukowe, czyli zdobywać kolejne stopnie, tytuły, mieć odpowiedni tam wykaz publikacji, posługiwać się odpowiednią metodologią itd., itd., ale również w sposób taki nieformalny funkcjonować pewne reguły i zasady, czy nawet zwyczaje wypracowane właśnie w tej grupie zawodowej. Często historycy nauki też wskazują na fakt, że właśnie Albert Einstein na początku XX wieku był jednym z ostatnich wielkich uczonych, którzy swoje dociekania, swoje eksperymenty, przede wszystkim w jego wypadku bardziej myślowe, mógł prowadzić poza murami akademii, prawda, pracując w biurze patentowym. W późniejszych latach, do końca ubiegłego stulecia, praktycznie nie można było prowadzić badań, przede wszystkim nie można było być zaakceptowanym jako pełnoprawny uczony bez funkcjonowania właśnie w ramach akademii bądź jakiegoś instytutu naukowo-badawczego. Tak więc ten model funkcjonowania właśnie nauki, który nazwałem, czy który nazywa się systemem, prawda, autonomiczno-korporacyjnym, miał właśnie tego typu konsekwencje, że to uczeni decydowali o tym, co mają badać, jak mają badać, ile pieniędzy mają na to wydać i często podejmowane przez nich tematy badawcze daleko odbiegały od zapotrzebowań szeroko rozumianego społeczeństwa. Często bywało tak i bywa tak, że uczeni podejmują takie zagadnienia, prowadzą takie projekty badawcze, które wynikają właśnie nie z potrzeb szeroko rozumianej gospodarki czy poszczególnych grup społecznych, ile z pewnych problemów, z pewnych preferencji, które określają sami profesorowie. Stąd tutaj szeroko panująca opinia, że często uczeni są zamknięci w tych przysłowiowych wieżach z kości słoniowej, nie odbiega tak bardzo daleko od rzeczywistości.